Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie ma zastrzeżeń do nadużywania sejmowych przywilejów przez posłów Kingę Gajewską oraz Arkadiusza Myrchę. Małżeństwo polityków Koalicji Obywatelskiej pobiera co miesiąc blisko 8 tysięcy złotych dodatku mieszkaniowego na wynajęcie apartamentu w centrum Warszawy. Mimo że Kinga Gajewska deklarowała w przeszłości, że mieszka w Błoniu, to 30 minut drogi od Warszawy. Tam też według medialnych doniesień małżeństwo ma już gotowy duży dom, w którym co jakiś czas się pojawia. Mimo poważnych zastrzeżeń bronią ich partyjni koledzy. Oboje mają prawo do tego, żeby taki ryczałt dostać. Arkadiusz Myrcha jest posłem z Torunia, jednak w oświadczeniu w Urzędzie Skarbowym zadeklarował, że mieszka w Warszawie. Polityk tłumaczy, że było to konieczne, aby jego dzieci mogły korzystać z przedszkoli w Warszawie. I tylko to nie podoba się marszałkowi Sejmu. Albo mieszkasz, jesteś zameldowany i sprawa jest jasna, albo mieszkasz gdzie indziej, ale jednak piszesz, że zameldowany, czyli zamieszkały jesteś gdzie indziej, bo jest jakaś korzyść podatkowa albo dla dzieci w przedszkole, albo coś innego. Tu jest kłopot. Wątpliwości dotyczących nadużywania przywilejów jest więcej. Posłowie do swoich biur zakupili drogi sprzęt. Kinga Gajewska kupiła dwa odkurzacze i robot sprzątający oraz smartwatch. Arkadiusz Myrcha zamówił z kolei w ciągu 2 lat aż 4 ekspresy do kawy. Oboje zadeklarowali też wysokie wydatki na kilometrówkę. W 2022 roku było to po 34 tysiące. Oznacza to, że oboje osobno dziennie powinni średnio pokonywać po ponad 100 kilometrów. Z deklaracji posła Myrchy wynika, że podróżuje wspólnie z żoną. Używamy jednego wspólnego samochodu lub też pracowników biurowych. Opozycja domaga się rozliczeń i dymisji Arkadiusza Myrchy, pełniącego funkcję wiceministra sprawiedliwości. I to jest taka ogromna obłuda wypływa z ust tych polityków, którzy recenzowali Prawo i Sprawiedliwość. Wszystko wskazuje jednak na to, że małżeństwo polityków nie poniesie żadnych politycznych konsekwencji.